W kwestii e-recept od wielu lat są prowadzone prace w zakresie ich wprowadzenia. Natomiast ostatnio kwestia nabrała dużej dynamiki i już obecnie są prowadzone pilotaże związane z wprowadzeniem e-recept. Co więcej, została określona konkretna data, czyli 1 stycznia roku 2020, kiedy planowane jest całkowicie wysyłanie recept w postaci papierowej i zastąpienie ich e-receptami. Według raportu e-zdrowie oczami Polaków ponad 73% pacjentów chciałoby otrzymywać receptę w postaci elektronicznej. Obecnie lekarze spędzają dużo czasu na wypisywaniu recept i recepty wypisywane ręcznie są często trudne do odczytu. Wypełnianie recept ręcznie jest bardzo czasochłonne. Na jednej recepcie możemy wypisać tylko 5 leków. Często pacjenci przyjmują tych leków znacznie więcej. W związku z czym to zajmuje czas, jeśli chcemy przepisać leki na kilka miesięcy do przodu. To te recepty musimy kopiować. W związku z czym ilość papieru, które, które produkujemy podczas wizyty jest bardzo duża. Korzystając z elektronicznej recepty, możemy to zrobić praktycznie automatycznie klikając kilka razy w komputerze, zyskując bardzo dużo czasu, a ten czas możemy poświęcić na rozmowę z chorym. Lekarz spędza średnio ponad 4 minuty na wypisaniu recept pacjentowi. Zintegrowanie e-recepty z bazą leków ułatwi nie tylko wyszukiwanie leków oraz konkretnej dawki leku, ale także pozwoli lekarzom na dostęp do Obecnie aktualnej listy leków refundowanych i wybranie adekwatnego poziomu odpłatności do wybranego leku.